Szczęść Boże, coś wam powiem. Wracamy do okresu zwykłego, ale słowo zawsze pozostaje niezwykłe. W niedzielę miałem uroczystość komunijną moich trzecioklasistów. Pocieszna ekipa, niesforna, jak to dzieciaki, ale w niedzielę były na najwyższym poziomie skupienia i powagi sytuacji. I to mi pokazuje, że dla takich chwil warto się poświęcać. Oczywiście w poniedziałek był już w pełni sobą, ale ten czas pokazał mi kolejny raz, jacy są ludzie i jak do nich podchodzić. Słowo dziś mówi przez Piotra: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Trochę brzmi to jak wyrzut, że odeszło się od swojego byle jakiego życia, a przyjęło się życie naznaczone jakością. Czy żałuję? Nie. Nie oznacza to, że wszystko mi się podoba w różnych sytuacjach. W dalszym ciągu mam w głowie ideały, jakie wpajano nam w seminarium. Widzę, jak nieraz do nich jest daleko. Tylko że każdy dzień jest niespodzianką, którą otwieramy z zaciekawieniem. Co dziś mnie spotka? Czy będę się cieszył, czy złościł? Będzie łatwo, czy ciężko? Zdarzy się coś miłego, czy będzie smutek? Nie wiemy. Wiemy natomiast, że na przestrzeni wieków Pan szuka uczniów, naśladowców, przyjaciół. Jego wołanie jest uniwersalne, bo On składa fascynującą propozycję. Jego osoba wzbudza nasze zaufanie. Jednak stawia warunek. Trzeba opuścić dom, braci, siostry, dzieci i pola dla Ewangelii i Jego samego. Dawno niecytowany przeze mnie Beda Czcigodny mówił: zaprawdę powiadam wam, nikt... Nie oznacza to, że mamy porzucić naszych rodziców, pozostawiając ich bez pomocy, czy rozstać się z naszymi żonami, ale żebyśmy przedkładali cześć Boga nad wszystko, co jest ulotne. Życie jest chwilą. Każde wydarzenie gości na osi czasu tylko na momencik, bo zaraz kolejne się pojawia i znika tak samo szybko, jak przyszło. To, co obiecuje Pan, jest bardzo hojne. Stokroć więcej. Stokroć więcej przyjemności każdy przygarnie bez mrugnięcia okiem. A czy stokroć więcej trudności przyjmiemy z taką samą łatwością? Podejście Jezusa jest bardzo realne. Nie mami nas swoim słowem, że jak pójdziemy za Nim, to jakoś to będzie. Jasno mówi: otrzymacie stokroć więcej wśród prześladowań w tym czasie. Przeszkodą na drodze do wieczności są nie tylko jednak trudności. Często przeszkodą jesteśmy my sami, nasze przywiązanie do dóbr. Jeśli nie nauczymy się wolności, każdy krok ku wieczności będzie dla nas bolesny. Apostołowie dają przykład wolności w tym względzie. Idą za Jezusem, słuchają Go, zostawiają wszystko. Ich źródłem życia jest miłość do Chrystusa, nic więcej. Odzieranie się z tych wszystkich przyzwyczajeń pozwala nam lepiej widzieć Boga, bo nic nam Go nie przysłania. Pamiętajmy, że opuszczenie nie oznacza porzucenia. Opuszczenie jest wybraniem większej wartości, a w naszym przypadku jest nią pełnienie woli Ojca. To robienie tego, co do mnie należy. Ja mam być księdzem. Wy mężami, żonami, matkami, ojcami, szefami, pracownikami. Mamy być ludźmi, którzy przez bycie z drugim człowiekiem, zauważenie jego potrzeb, pielęgnują swoje człowieczeństwo. Wszyscy jesteśmy powołani do tej komunii miłości. W końcu należymy do wielkiej Bożej rodziny. Z Panem Bogiem.